Roman Daszczyński, witam Państwa w programie Wszystkie Strony Miasta na portalu gdańsk.pl. Wiosna za pasem, to każdy może sprawdzić, wystarczy wyjrzeć w tej chwili przez okno. Słońce, ciepło, wspaniale, ale ta prawdziwa wiosna dopiero przyjdzie. Miasto musi się do tej wiosny przygotować i stąd wynika dobór gości w dzisiejszym programie. A przyszli do nas z gdańskiego zarządu Drugi i Zieleni pani Ewelina Latoszewska, kierownik działu utrzymania zieleni. Dzień dobry. I pan Michał Szymański, zastępca dyrektora do spraw przestrzeni publicznej. Dzień dobry. Oboje, jeszcze raz podkreślę, z gdańskiego zarządu dróg i zieleni, bo jest to ta firma, która dba i o czystość miasta, o zieleń w mieście, oczywiście w sezonie zimowym też o bezpieczeństwo, można powiedzieć, na drogach, ulicach. Panie dyrektorze, widać, że są ślady po zimie w postaci na przykład piachu, gdzie niegdzie wręcz powiedziałbym leżą złoża większe lub mniejsze soli. Czy Państwo coś próbują z tym robić, usuwać, jakoś neutralizować? Szanowni Państwo, mamy już prawie marzec, ale jeszcze jesteśmy w lutym. Jest to okres zimowy. I w dalszym ciągu mamy do czynienia z warunkami zimowymi, chociaż może na pierwszy rzut oka nie jest to takie oczywiste. Natomiast przymrozki w dalszym ciągu występują, a nawet opady śniegu w zeszłym tygodniu mieliśmy z nimi do czynienia. Więc tutaj pośpiech nie jest wskazany jeszcze na razie. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Bardzo cieszy nas to, że pogoda nam się poprawia. Natomiast doświadczenie nasze jest takie, że zima potrafi nas zaatakować, nie powiem zaskoczyć, także w marcu, a nawet i później. Więc w dalszym ciągu mamy do czynienia z warunkami zimowymi, chociaż przeplatanymi przez pogodę, którą możemy już określić jako wiosenną. No i niestety, co się z tym wiąże, w warunkach takich jak nasze, gdzie mamy te tak zwane przejścia przez zero, o których często mówimy, czyli to, że nam rozmarza grunt, zamarza, jeżeli jakaś woda, jakieś opady się pojawiają, one również potrafią nam zamarzać, podobnie jak rosa, która opada na chodniki i drogi. Musimy w dalszym ciągu utrzymywać ich szorstkość, którą uzyskujemy poprzez stosowanie czy to środków chemicznych w postaci soli, czy to poprzez kruszywa, czyli ten piach, który niestety zalega, nie wygląda najlepiej, ale no niestety spełnia swoją rolę. Więc mój wiosenny entuzjazm jest trochę przedwczesny, ale czy już Państwo zaczęli porządki, sprzątanie? Może no niekoniecznie ten piach i sól. Jeszcze nie ogłaszamy wiosny, natomiast oczywiście przygotowujemy się do niej. Planujemy działania związane z wiosennym porządkowaniem miasta, z tak zwanym sprzątaniem pozimowym. I tu mogę zdradzić, że już od najbliższego poniedziałku rozpoczniemy oczyszczanie wybranych na razie jezdni ulic w mieście, po to, żeby ograniczyć nieco tą ilość zalegającego piachu. Przede wszystkim będziemy się na razie koncentrować na tych głównych ulicach miasta, na tych, które najbardziej się brudzą i na tych, przy których odbywa się ruch pieszy intensywny, przy których mieszkają nasi mieszkańcy, żeby nieco ograniczyć chociażby pylenie tego piachu, który zalega nam na drogach. Natomiast taką prawdziwą akcję wiosna zamierzamy rozpocząć w połowie marca. Oczywiście o ile pogoda pozwoli. Natomiast taki jest na dzień dzisiejszy plan, takie jest założenie, że w połowie marca ruszamy z oczyszczaniem pozimowym. Oczyszczanie pozimowe, w połowie marca początek, ta akcja zazwyczaj trwa ile? Dwa tygodnie, miesiąc? Nie, to znaczy miesiąc tak, jeżeli chodzi o tak zwaną infrastrukturę, mówimy tu o chodnikach, kładkach, tunelach, tutaj na pełne uporanie się z tym, co nam przez okres zimowy zostało naniesione na chodniki w postaci piachu, ale także w postaci jakichś chwastów, które poprzerastały, na to wykonawcy będą mieli 30 dni. Jeżeli chodzi o drogi, to tutaj nieco więcej czasu jest potrzebne, żeby to miasto całkowicie uprzątnąć. Natomiast z pewnością do końca kwietnia miasto będzie w pełni uporządkowane po zimie. O ile nie wystąpią warunki niespodziewane, nietypowe. Pani Ewelina Latoszewska patrzy na sprawy miejskie pod innym kątem, to jest zieleń, tak? Czyli jeśli wczoraj przechodząc zauważyłem na skrawku zieleni dwa wybijające krokusy, to mniej więcej pani tak patrzy na miasto, tak? No, my do tej wiosny przygotowujemy się w dziale utrzymania zieleni
w sumie wczesną jesienią każdego roku, dlatego że po tych miesiącach zimowych pierwszymi kwiatami, pierwszymi roślinami, które zaczynają się pojawiać, to są właśnie rośliny cebulowe, czyli krokusy, przebiśniegi, tulipany, czosnki ozdobne. I właśnie, żeby one cieszyły nasze oczy po tych długich miesiącach zimowych, oczy mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają nasze miasto, my o to już zabiegamy jesienią, właśnie ukrywając w ziemi cebulę roślin kwiatowych. Czyli jest taki, w cudzysłowie, cykl produkcyjny, tak? Żeby te cebulkowe rośliny ładnie wybiły wiosną, jesienią już trzeba zacząć, ale tak. Wiem, bo wcześniej troszkę rozmawialiśmy, że to są właściwie bardziej długofalowe projekty, tak? Bo 2 lata, 3 lata wcześniej się sadzi po to, żeby wiedzieć, co będzie w najbliższej przyszłości. Tak, w przypadku roślin cebulowych rzeczywiście tak to wygląda. Planujemy nasze działania w obrębie miasta i zdarza się również, że zapraszamy do sadzenia cebulek tych roślin mieszkańców naszego miasta i cieszy się to dużą popularnością. Ostatnio takie wydarzenia miały miejsce w Parku Świętopełka, gdzie rzeczywiście mogliśmy liczyć na bardzo dużą frekwencję małych ogrodników, którzy pomogli nam te rośliny cebulowe posadzić. I wiosną 2018 roku myślę, że wielu mieszkańców Gdańska zachwyciliśmy tym, co udało nam się uzyskać na terenie tego parku. Ale to nie tylko rośliny cebulowe, ponieważ dbamy o to, żeby miasto było miastem kwiatów. Po roślinach cebulowych pojawiają się w kolejności bratki, stokrotki, które są odporniejsze na warunki pogodowe wiosenne i tak zwane przymrozki, które się mogą zdarzyć. Potem pojawiają się nasadzenia roślin letnich, czyli te, które trafiają między innymi na herby Gdańska czy na kwietniki, do których mieszkańcy są już właściwie przyzwyczajeni. I ostatnie nasadzenia to są nasadzenia roślin jesiennych i w głównej mierze są to chryzantemy. I tutaj warto powiedzieć, że co roku dbamy o to, żeby zaskoczyć mieszkańców Gdańska. Dotyczy to nie tylko struktury gatunkowej tych roślin, ale również kolorystyki. W ubiegłym roku motywem bardzo ważnym dla Gdańska był motyw biało-czerwony i takie motywy pojawiały się w różnych dzielnicach miasta. To na stulecie odzyskania niepodległości. Dokładnie. Oczywiście. W tym roku, dzisiaj nie będę mówiła, co dokładnie będzie się działo, w jakie kolory w tym roku, jakie kolory będziemy promować i czym chcemy zachwycić. Przyjdzie na to pora, chcemy dawkować mieszkańcom te dobre wiadomości. Mam nadzieję, że podobnie jak w ubiegłym roku, również w tym roku zyskamy tutaj uznanie w oczach mieszkańców. Za chwilę dojdziemy do liczb. Panie dyrektorze, częścią tej gdańskiej rzeczywistości, tej przyrody zieleni, jest też dosyć duża liczba drzew na obszarze miasta. Gdańsk w ogóle można chyba uznać za wyjątkowo zielone miasto, jak na polskie warunki. Czy to jest ze strony GZDIZ-u duże wyzwanie, żeby dbać o to, żeby te drzewa były bezpieczne na przykład, prawda? Jest to bardzo duże wyzwanie w ogóle dla polskich miast, utrzymanie drzew w należytej kondycji na swoim obszarze. Gdańsk, jak pan redaktor zauważył, jest miastem dość zielonym. Mamy bardzo dużą lesistość, ale mamy także sporo parków, terenów zieleni osiedlowej, no i oczywiście zieleni przyulicznej. Naszym takim oczkiem w głowie właściwie jest drzewostan uliczny, szpalery przyuliczne, aleje. Zależy nam na tym, żeby z jednej strony utrzymać ten stan, który mamy dzisiaj w jak najlepszej kondycji, a z drugiej strony, żeby przywracać nasadzenia uliczne, odtwarzać aleje i je uzupełniać. To nie jest proste.
z uwagi na uwarunkowania, jakie mamy dzisiaj, uwarunkowania klimatyczne chociażby, które się zmieniają, uwarunkowania wodne, które się zmieniły. Susza, która w ostatnich latach występowała, ona nie służy naszym drzewom. Z jednej strony szkodzi drzewom już starym, które są dojrzałe, z drugiej strony utrudnia sadzenie nowych, młodych drzew, które wymagają bardzo intensywnej pielęgnacji ogrodniczej, wymagają intensywnego podlewania, a mimo tego nie zawsze udaje nam się te nowe nasadzenia utrzymać. Oczywiście zima i utrzymanie miasta zimowe także drzewom nie służy. Jakkolwiek staramy się chronić te szczególnie newralgiczne nasadzenia za pomocą specjalnych płotków, osłon, które stosujemy na zimę, i to w obecnym sezonie łącznie 3 km takich płotków zostało ustawione. Natomiast również badamy, analizujemy od kilku lat poziom zasolenia gruntu, zasolenia ziemi w obszarze nasadzeń, przede wszystkim drzew, i to w 13 punktach miasta takie badania prowadzimy. Ale mówimy o alejach przede wszystkim, tak? Mówimy o różnych lokalizacjach w mieście, ale między innymi alejach i między innymi najsłynniejsze, czyli Wielkiej Alei Lipowej. A to zasolenie, no, co się składa na wzrost zasolenia? No, wydaje się oczywiste, że zasolenie tego gruntu w otoczeniu dróg, no, ma związek z utrzymaniem zimowym. To każdy czuje, nawet tak, wystarczy za klamkę samochodu złapać, ręka słona się to robi. To nie ulega wątpliwości, że stosowanie soli drogowej na pewno nie służy środowisku naturalnemu. Jesteśmy tego w pełni świadomi. Inną rzeczą jest, czy można tą sól czymś zastąpić w naszych warunkach klimatycznych. O tym z panem redaktorem rozmawialiśmy już przy innej rozmowie. Mieliśmy program i niestety nie. Niestety nie jest to, nie jest to proste i możliwe do stosowania na dużą skalę. Zresztą miasta w podobnej strefie klimatycznej jak nasza stosują podobne rozwiązania. Natomiast badania, które prowadzimy, wskazują, że to zasolenie nie przekracza norm. Jakkolwiek w miejscach, w których stosujemy osłony, ono jest jeszcze niższe niż w tych miejscach, w których ich nie stosujemy. Natomiast nigdzie zasolenie w Gdańsku w badanych punktach nie przekracza dopuszczalnych norm dla takich gleb. I to jest stale monitorowane, a gdyby się okazało, że przekracza, co wtedy można zrobić? No, wówczas należy podejmować działania związane przede wszystkim z wymianą gruntu w takiej sytuacji. Natomiast mówię, nigdzie nie mamy takiej sytuacji, gdzie jest to niezbędne. Oczywiście oprócz tego, gdybyśmy mieli sytuację taką, gdzie to zasolenie przekracza normy, wówczas należałoby zastosować także środki ochronne, czyli na przykład te płotki z tworzywa sztucznego, które no, ograniczają napływ tej solanki na tereny zieleni. Pani Ewelina Ratoszewska, no, skoro już powiedzieliśmy o drzewach, no to też wiem szczęśliwie, że GZDiZ również dba o ptaki, które na tych drzewach bytują. To jest też ogromne przedsięwzięcie przecież, bo budki lęgowe, no to w Gdańsku są przymocowane, no, w setkach wręcz, tak, w różnych miejscach. Dokładnie tak. Co roku dbamy o to, żeby czyścić budki lęgowe, które mamy na drzewach na terenie parków i zieleńców, a także cmentarzy komunalnych. Ale podczas tych zabiegów również kontrolujemy zasiedlenie tych budek, czyli mamy informację, czy dana budka po prostu miała lokatorów. To ile jest takich budek w mieście? Takich budek w mieście mamy ponad 700 sztuk i w ramach, a propos przygotowań do wiosny, w ubiegłym roku w grudniu kupiliśmy kolejne nowe budki lęgowe, które wieszamy właśnie na terenach, którymi administrujemy, i w tym momencie praktycznie kończymy te prace związane z wieszaniem budek, ale również oczyszczeniem budek lęgowych, ponieważ każdy miłośnik przyrody wie, że czyszczenie budek lęgowych powinno zakończyć się do końca lutego. 700 sztuk już jest, tak? Są jeszcze montowane dodatkowe? Tak, jesteśmy w trakcie montażu. Dzisiaj na przykład montowaliśmy budki lęgowe w Parku Świętopełka, ale również w Gdańsku Lipcach. Więc te prace trwają i myślę, że tutaj właściwie miałabym taki apel do mieszkańców Gdańska,
żeby nie wieszać budek tam, gdzie te budki już wiszą, bez zgody administratora. Jeżeli chcemy wieszać budki i wesprzeć w ten sposób ptaki, które są bardzo potrzebne i w mieście, i dla przyrody, chyba sobie nikt nie wyobraża, że nie ma wiosny bez śpiewu ptaków. Więc ptaki również z tych względów są nam potrzebne. Ale wieszanie budek lęgowych to też odpowiedzialność. Trzeba pamiętać o tym, żeby taką budkę co roku czyścić i po prostu o nią zadbać. Rozumiem, że jeśli nowe budki się pojawiają, to po prostu potrzeby takie są, tak? Że ta populacja ptasia w Gdańsku jest ogromna i rzeczywiście ptaki z tych budek korzystają. Oczywiście są obszary, gdzie tych ptaków odnotowujemy mniej. Nie mamy co prawda w naszym zespole, w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, ornitologa, ale wspieramy się tutaj pomocą fachowców. Wiem natomiast i tutaj też prośba do mieszkańców, żeby mimo wszystko wieszać te budki w naszych ogrodach. Nawet jeżeli tej budki nie zasiedli w danym roku rodzina ptasia, to w kolejnym być może pojawią się ptaki, a jest to też doskonała nauka przyrody dla dzieci. Myślę, że to przyjemne uczucie, kiedy możemy obserwować, jak wylatują ptaki z takiej budki lęgowej. Pani Ewelina Latoszewska powiedziała o obszarach zarządzanych przez GZDIZ. Panie dyrektorze, gdybyśmy właśnie uściślili, bo nie każdy obszar zielony, nie każdy teren zadrzewiony to jest właśnie teren zarządzany przez GZDIZ. Wiem, że na pewno są, na przykład jeśli są lasy, to część lasów na terenie Gdańska po prostu Państwowa Dyrekcja Lasów Państwowych chyba tym terenem zarządza. Natomiast GZDIZ to jakie miejsca zielone w mieście? To może warto powiedzieć o tym, jakie podmioty zarządzają terenami publicznymi zielonymi na terenie miasta. Te największe to przede wszystkim jest oczywiście nasza jednostka, czyli Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. I my zajmujemy się zielenią przyuliczną, zielenią w pasach drogowych. Zajmujemy się parkami, zieleńcami miejskimi. I zasadniczo, jeżeli chodzi o tereny zieleni, to jest to. Plus oczywiście jeszcze do tego są obiekty rekreacyjne, takie jak place zabaw. Oprócz tego, jeżeli chodzi o jednostki miejskie, to Gdańskie Nieruchomości zajmują się zielenią tak zwanych podwórkach, które nie są jeszcze wydzierżawione przez na przykład wspólnoty mieszkaniowe, które z tych podwórek korzystają, ale zasadniczo Gdańskie Nieruchomości tam, gdzie nie ma umów dzierżawy, odpowiadają za zieleń na terenach związanych w zabudowie, powiedzmy sobie, mieszkaniowej, mówiąc najogólniej. Oprócz tego jest jeszcze Gdański Ośrodek Sportu, który zarządza plażami oraz obiektami o charakterze sportowym, czyli tam, gdzie mamy boiska miejskie, to zwykle mamy do czynienia z obiektami GOS-u. No i oprócz tego oczywiście Lasy Państwowe, czyli teren w dużej mierze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Natomiast część lasów są to lasy komunalne, którymi zarządza także nasza jednostka Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Więc jeżeli mamy do czynienia z zielenią przede wszystkim przyuliczną, no to wiadomo, że my. Natomiast w pozostałym przypadku nie zawsze taką zielenią zajmuje się Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. No oczywiście oprócz tych jednostek, które wymieniłem, no bardzo dużo terenów zieleni. Są to tereny prywatne, są to tereny spółdzielcze. Tu szczególnie dużo na obszarach tych starszych dzielnic zabudowanych blokami. Tam głównie są to spółdzielnie mieszkaniowe. Pani Ewelina Latoszewska, drzewa. Między innymi jedną z form takiej aktywności GZDIZ i aktywizowania mieszkańców jest akcja sadzenia drzew. To się zdarzało już w poprzednich latach. Pisaliśmy o tym, mówiliśmy. Czy w tym roku również Państwo przewidują taką akcję? Tak, po raz kolejny w tym roku zachęcimy mieszkańców do udziału w naszym projekcie Posadź z nami drzewo. Jest to okazja do tego, żeby rzeczywiście zrealizować pewne swoje obietnice, założenia na dany rok, jeżeli chodzi o posadzenie drzewa, bo nie zawsze mamy taką możliwość, nie każdy dysponuje ogrodem, działką,
A myślę, że odpowiedzialność mieszkańców Gdańska, jeżeli chodzi o przyrodę, jest bardzo duża i powiem szczerze, często się z tym spotykam, ponieważ prowadzimy profil na Facebooku Zielona Strona Gdańska, gdzie mamy do czynienia naprawdę z ogrodnikami, fachowcami, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi nawet powiedziałabym o eksperymenty ogrodnicze. No, powiedzmy szczerze, że ogrodnictwo to jest wspaniałe hobby i tysiące osób przecież uwielbiają. Myślę, to że każdy słyszał o hortiterapii, czyli o terapii roślinami, czyli pracy z roślinami, przesadzanie roślin, dotykanie tych roślin. Jest to bardzo przyjemna praca, dlatego ogrodnicy są zrelaksowani, to tak żartobliwie mówiąc. Natomiast, no przyroda pomaga żyć w mieście po prostu. Właśnie, a wracając do pytania pana redaktora, planujemy taką akcję również w tym roku sadzenia drzew i dzisiaj mogę powiedzieć jedynie, że będzie to las nadmorski w parku Regana. I tam w odpowiednim czasie, odpowiednio wcześniej powiadomimy mieszkańców o prowadzeniu, o rozpoczęciu tej akcji. I w ten sposób upewniliśmy się, że las nadmorski w parku Regana to jest teren zarządzany przez GZDiZ właśnie. Dokładnie. Jeszcze chciałem zapytać o grabienie wiosenne. Mhm. Powiem szczerze, że zawsze jak widzę osoby grabiące, to przypomina mi się z dzieciństwa taki incydent, że niestety wygrzebałem śpiącego jeża jako kilkulatek. Bardzo to przeżyłem, przykryłem, ale potem się martwiłem, czy nie zrobiłem mu żadnej krzywdy. Tutaj chyba trzeba mieć umiar, prawda? I robić z głową to grabienie wiosenne. Dokładnie tak. Myślę, że prowadzenie tych prac zbyt wcześnie może właśnie spowodować, że wygrabimy jeża z kupiny krzewów, gdzieś, gdzie tych liści po prostu wiatr naniósł. I te prace należy robić, wykonywać nieco później, ponieważ my administrujemy dużą powierzchnią terenów zielonych. W głównej mierze prace te wykonujemy mechanicznie, a z kolei wykonanie tych prac mechanicznie wymaga odpowiednich warunków. My czekamy na to, że trochę nam w tych parkach obeschnie, bo no, okres zimowy, to, że leżał śnieg, padał deszcz, powoduje, że w tym parku mamy więcej wilgoci. Czekamy na wyższe temperatury, na to, że w tym parku trochę nam to podłoże przeschnie i dopiero wtedy te prace będziemy prowadzić. Pan dyrektor Michał Szymański. Z GZDiZ-em można się w bardzo prosty sposób kontaktować. Nie każdy z mieszkańców o tym wie, no ale przede wszystkim Gdańskie Centrum Kontaktu. To jest właściwie najlepszy sposób, żeby połączyć się czy poinformować o czymś istotnym każdą instytucję miejską. Rozumiem, że również GZDiZ jest z tym systemem połączone i korzysta z informacji, jakie napływają od mieszkańców. Czy jeszcze w jakiś sposób można z GZDiZ-em, no nie wiem, coś podpowiedzieć, zgłosić jakieś problemy? Oczywiście można się z nami kontaktować, natomiast najlepszą formą tego kontaktu jest właśnie Gdańskie Centrum Kontaktu, które powstało w tym celu, żeby ułatwić mieszkańcom kontakt z jednostkami miejskimi. Mieszkaniec nie musi się interesować tym, która miejska jednostka zajmuje się dokładnie którą sprawą, bo też nie jest to wiedza powszechna i niezbędna. Tak? Mieszkaniec zgłasza miastu poprzez GCK, a wówczas już GCK przekazuje tej jednostce, która za dany obszar i merytorycznie, i też obszarowo odpowiada. Natomiast można także korzystać, do czego zachęcam, z naszej chociażby strony internetowej, na której znajduje się sporo informacji, także na temat oczyszczania, w tym oczyszczania pozimowego. Warto sprawdzać harmonogramy oczyszczania jezdni ulic, oczyszczania mechanicznego, które umieszczamy w każdy piątek na kolejne 7 dni, na kolejny tydzień. Szczególnie zachęcam do czerpania informacji z tej strony w okresie tak zwanego sprzątania pozimowego, dlatego że pamiętajmy o tym, że utrzymanie jezdni należy do miasta, natomiast utrzymanie chodników w zależności od sytuacji. W bardzo wielu przypadkach tam, gdzie chodnik graniczy z nieruchomością prywatną,
to utrzymanie i letnie, i zimowe jest obowiązkiem właściciela nieruchomości przyległej. Pamiętajmy o tym, że zamiatając chodnik po zimie, nie zmiatamy piachu na jezdnię, tylko powinniśmy ten piach zamieść, usunąć do specjalnych worków czy do pojemników i zostawić do usunięcia poprzez służby miejskie. Natomiast zgarnianie tego na jezdnię jest niedozwolone. Więc to mogłoby wyglądać w ten sposób, że niebieski worek przy krawężniku stoi tak w bezpiecznym miejscu i służby miejskie go zabiorą? Czy... Jest ta to procedura, również jest to określone na naszej stronie. Warto się zapoznać, w jakiej sytuacji można zostawić czy to liście, czy to piach, usunąć i zostawić w określonym rodzaju worków. Natomiast jeżeli już oczyszczamy ten chodnik pozimowo, warto zrobić to w taki sposób, żeby usunąć ten piach przed tym, jak przejedzie tamtędy miejska zamiatarka, czy też cały specjalistyczny zestaw, który usuwa piach z jezdni i opasek. No bo oczywiście zamiatając, zawsze trochę tego piachu na jezdnię nam spadnie. I po co marnować pracę, jeżeli ktoś już ją wykonał, jeżeli ktoś oczyścił jezdnię, a później ktoś zmiecie ten piach na jezdnię. Co zdarza się i mieszkańcom, zdarza się także naszym wykonawcom, nie da się tego ukryć. I w przypadku, jeżeli ktoś zauważy, że służby miejskie, tak oznakowane wykonawców miejskich, niewłaściwie wykonują swoje prace, to także prosimy o informowanie nas o tym, szczególnie o wykonywanie zdjęć i przekazywanie takich informacji, bo niestety takie sytuacje się zdarzają. Ma pan poczucie dzięki pracy Gdańskiego Centrum Kontaktu, że mieszkańcy interesują się sprawami, tymi dziedzinami związanymi z aktywnością JZDIZ-u? Nie mam do tego najmniejszych wątpliwości. Mieszkańcy zawsze interesowali się tym naszym obszarem działania. Ale to te są, zgłoszenia trafiały i do nas bezpośrednio od mieszkańców. Ale to są skargi, u mnie jeszcze nie posprzątaliście, czy często życzliwe uwagi, że coś może warto poprawić? Najwięcej życzliwych uwag to trafia poprzez nasz profil facebookowy, szczególnie Zieloną Stronę Gdańska. Tam bardzo nam miło, jak mieszkańcy dostrzegają i doceniają tą działalność, którą prowadzimy. Natomiast, no, powiedzmy sobie szczerze, rzadko kiedy mieszkańcy zgłaszają się do miasta, żeby pochwalić. Raczej zgłaszają się, kiedy mają jakiś problem lub widzą jakiś problem w funkcjonowaniu miasta. I są to zgłoszenia często dotyczące drzewostanu, dotyczące na przykład jakichś potencjalnych zagrożeń, które dostrzegają, ale też dotyczące takich codziennych spraw związanych najczęściej z oczyszczaniem miasta czy z utrzymaniem zimowym. Ale to są często pomocne informacje. Często są to informacje pomocne, oczywiście nie zawsze, bo tak jak jest nas w Gdańsku już prawie 500 000, tak różnie jakby mieszkańcy odbierają funkcjonowanie miasta. Nie zawsze jakby dla każdego jest jasne, co jest obowiązkiem miasta, co jest obowiązkiem chociażby właściciela nieruchomości przyległej do chodnika, który jest utrzymywany, oczyszczany. Natomiast oczywiście często dzięki tym informacjom udaje nam się poprawić sposób funkcjonowania. Jeszcze na zakończenie chciałem o ten profil facebookowy jeszcze trochę podpytać. Zielona Strona Miasta. Miasta Gdańska. I 3000, tak, stałych fanów tej strony. Życzę oczywiście, żeby było ich jeszcze więcej. Co można na tym Facebooku znaleźć u Państwa? Na naszym Facebooku publikujemy profile, publikujemy posty przynajmniej jeden dziennie. Wtedy, kiedy mamy więcej informacji do przekazania, publikujemy posty dwa razy dziennie. Co tam można znaleźć? Informujemy mieszkańców o naszych zamierzeniach. Często nawet pytamy, czy nasze działania warto powtórzyć. I tak na przykład było z dyniami w mieście. Ale również podpowiadamy, kiedy, jakie prace należałoby wykonać. Tutaj nie powiedzieliśmy również o jednej ważnej rzeczy, że wiosna to okres, kiedy przygotowujemy rabaty bylinowe, przycinamy trawy, które myślę, co dostrzegli mieszkańcy i wyrazili swoją opinię na naszym profilu Zielona Strona Gdańska.
przypadły im do gustu plecione w warkocze trawy, trawy wiązane w kokardy. My w tej chwili te trawy przycinamy, tak żeby one odbiły i mogły znowu cieszyć nasze oczy, ale to są również prace związane z odkrywaniem różanek, czyli kopczyki rozgrabiamy. Przygotowujemy instalację automatycznego nawadniania do tego nowego, już wiosennego okresu w świecie roślin. I to są tylko nieliczne prace, które my wykonujemy, bo warto powiedzieć też o nawożeniu, właśnie o tym grabieniu, o którym pan redaktor wspominał, ale również innych czynnościach czy zabiegach ogrodniczych, które są niezbędne właśnie do wykonania na wiosnę. I o tym informacje na zielonej stronie Gdańska można znaleźć tak, również, tak? Oczywiście, tak. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Mam nadzieję, że nasi widzowie lepiej będą się orientowali, jakie prace są do wykonania w mieście i mniej więcej w jakich terminach będą wykonane. Co więcej, informacje o tym, że mieszkańcy mogą się włączyć w działania GZDIZ-u, jak to sadzenie drzew na przykład, czy akcja rozdawania bratków i stokrotek, która będzie miała miejsce w maju, prawda? Tak, tak. W tym roku również tą akcję powtórzymy. Zbrataj się z bratkiem, przygarnij stokrotkę. Myślę, miła akcja. Tutaj przedłużamy życie tych kwiatów, szkoda je po prostu wyrzucić na kompostownik, a mogą jeszcze cieszyć oczy na balkonach i w ogrodach. Dziękuję Państwu za wizytę w studio w imieniu własnym i naszych widzów. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi w studio dzisiaj byli pani Ewelina Latoszewska, kierownik działu utrzymania zieleni w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni i pan Michał Szymański, zastępca dyrektora do spraw przestrzeni publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, w skrócie GZDIZ, nazwa popularna, znana, a kryje się za nią no, taki ogrom działań. Proszę Państwa, wiosna za pasem, GZDIZ robi swoje, kto ma ogródek albo i nawet doniczki na balkonie, też ma do wykonania pewną pracę, więc życzę powodzenia i do zobaczenia w następnym programie. Roman Daszczyński.